Pamiętnik Szymona Petlury ukazał się w kinach Ukrainy jako pełnometrażowy film o ostatnich latach życia Petlury jako głównego dowódcy wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej. Film był finansowany przez Urząd Ukrainy i stworzony do upamiętnienia stolecia ukraińskiej rewolucji w 1918 roku, kiedy Ukraina niezależna została ogłoszona po raz pierwszy. Reżyser filmu Oleś Janczuk i przedstawił bogatą narrację i żywe wydarzenia w komplecie z retro samochodami i modą z lat 20. Skrypt przedstawił każdy szczegół, aby dokładnie odtworzyć ostatnie dni życia Szymona Petlury w epizodzie opowiadającym o jego zabójstwie, które miało miejsce 25 maja 1926 roku. Zbudowano w studiu Dowrzenka w Kijowie Kalą Paryską ulicę, zaczynając od bruku, kawiarni, księgarni, hotelu, gdzie mieszkał Simon Petliura na 7 Rue Denard w dzielnicy Łacińskiej. Na ekranie zostało pokazane zreanimowane życie na emigracji Szymona Petlury z żoną Olgą i ich córką Lesią Petlura. Wydarzenia z tych czasów są nadal aktualne i zrozumiałe dzisiaj. Olek Trepowski, aktor, przyznaje, że rolę mordercy Szymona Petlury, Samuela Schwarzbart, nie była łatwa, ponieważ w rzeczywistości on nie był morderca, a romantycznym poetą. Marzycielem, który stał się ofiarą radzieckiego reżimu, cynicznie wykorzystany do wykonania brudnej roboty, morderstwa. Wszystkie wydarzenia z filmu mają miejsce w czasie krótkiego okresu niezależności Ukrainy w latach 1918 do 1921 roku, kiedy pierwszym prezydentem Ukrainy był Michajło Chruszewski. Urząd Ukraińskiej Republiki Narodowej prowadził szef rządu Wołodymyr Winyczenko. Główny bohater filmu, Szymon Petlura, z rodziną jest pochowany na cmentarzu Montparnasse, ale jego marzenia o wolnej, niezależnej Ukrainie nadal żyją. Film ukazał się na ekranach Ukrainy 6 września 2018 roku.